Rozrywka telewizyjna bardzo szeroko pojęta. Tak, oczywiście rozrywka ma różne oblicza i dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, może też wcale atrakcyjnym, mianowicie seksem. Seks i erotyzm w rozrywce telewizyjnej. Oczywiście Państwo jesteście za młodzi, żeby pamiętać, że profesor Gruza był niegdyś uważany za specjalistę od seksu, habilitował się na seksu, ale to tak jest, dawne tak czasy. Z profesorem Jachodą zresztą, którego pozdrawiam profesora Jachodę tutaj. Zapomniał już dawno, dawno o wszystkim i w związku z tym musieliśmy do tego tematu oczywiście powołać visiting professors, którzy nam będą opowiadać o seksie współczesnym, że tak jest. Prawda? Seks jest taką sprawą, że właściwie siły powinny być równe. Będzie wobec tego trzech panów i trzy kobiety. Trzech przystojnych panów, czyli my dwaj i jeszcze jeden. Tak? I trzy przepiękne, bardzo seksy kobiety. Prosimy bardzo. Ja nie pamiętam. Pani profesor, kobiet nie pamiętasz, to już widać, że rzeczywiście wiek robi swoje. Pani profesor Hanna Bakuła, prosimy bardzo. Brawo. Profesor Emanuel, nasza Emanuel, proszę zauważyć wspaniały łańcuch, ponieważ my bez łańcuchów, ona dzisiaj łańcuch. Pani profesor Grażyna Szapołowska, prosimy. Emanuel, kolejna Emanuel. Proszę. Pani profesor Kora. Brawo. Sam seks. Okej. No i wreszcie jedyny wspaniały mężczyzna. Profesor Wojciech Przoniak. Prosimy bardzo. Nasz Emanuel. Emanuel. Boże. Ale to miało być dopiero na finał, przecież nie możemy zaczynać od razu od najmocniejszej sceny. Nie wytrzymał już. Pan Wojciech przyjechał dzisiaj do nas prosto z Paryża. Wstał o 6 rano, żeby zdążyć na dzisiejszy program. Tak więc profesorów już mamy. Tak jest. Siadamy. I po raz pierwszy nie jesteśmy przygotowani do tego programu. Mamy jak być... kto? Mów za siebie. Ja jestem bardzo przygotowany. Proszę Państwa, ja wszystko wiem. Mam tutaj pomocnicze bliżej materiały. Znowu, bo wiesz, znowu mnie wykadrują. I mnie się zdaje, że tak, że pierwsza rzecz, nad jaką powinniśmy się zastanowić, to czy w ogóle w polskiej telewizji istnieje coś takiego jak seks, jak erotyzm. Czy taki temat ma w ogóle sens, że tak powiem, bytu? Ale mnie się zdaje, że ma, bo w Gazecie Wyborczej, w którymś tam numerze, przeczytałem o skargach do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tam czytam, że jeden z widzów zarzucił telewizji, że w programie dla młodzieży pokazała akt spółkowania in extenso. No, można by powiedzieć, że był to jakiś taki jednorazowy, powiedzmy, przypadek przy pracy, prawda, że coś się stało, ale okazuje się w dalszym ciągu, że autora skargi właśnie o tym akcie in extenso zdenerwowała odpowiedź telewizji, którą w liście do Rady Telewizji przytacza. Ta odpowiedź telewizji brzmi następująco. Spółkowanie trzeba pokazywać na ekranach telewizji, bo to jest zachowanie społeczne, z którym widzów trzeba zapoznać, by mieli pełny obraz życia osoby ludzkiej, zleconych społecznych jego ram i kultury. No, czyli jest seks jak najbardziej widać tak w naszej telewizji tutaj przyjęty. I chcielibyśmy teraz się zastanowić, czy Państwo z kolei, nasi profesorowie i Państwo, dostrzegli takie elementy seksu i właściwie, czy uważacie, że tego seksu jest za dużo, czy za mało, czy w sam raz? I czy są jakieś granice, czy jakieś określone, no jakieś według określonego kodu, czy coś na ekranie telewizyjnym się pojawia, czy mamy jakieś granice po prostu pokazywania seksu. Czy widziałeś coś na ekranie telewizyjnym? Co wstrząsnęło? Nie, może nie wstrząsnęło, Hanka, to wstrząsnęło. To jest niemożliwe, ale ja myślę, że czy coś, co zauważyłaś jako taką granicę po prostu,
Jest taka cudowna książka ostatnio Umberta Eco, Zapiski na pudełko od zapałek, i tam jest znakomity jego taki esej na temat tego, jak rozpoznać film pornograficzny. Więc film pornograficzny, i dlatego to nawiązuje do polskiej telewizji bardzo. Poznajemy po tym, że jeżeli bohaterowie zużywają na przemieszczanie się i komunikację potwornie długo czasu, to znaczy jeżeli jest pokazane głównie jechanie samochodem albo chodzenie po schodach, to znaczy, że jest to film pornograficzny. I pod tym względem polska telewizja i polska erotyka na pewno mamy pewne zasługi, ponieważ w myśl Umberta Eco polska telewizja jest niesłychanie rozerotyzowana, ponieważ sadza się panów oddzielnie, pani oddzielnie. Państwo nie zwracacie na to uwagi, ale tak jest. Mamy tutaj profesora Przoniaka. Ty oglądasz telewizję francuską. Powiedz, jak to jest w telewizji francuskiej? Czy tamten seks jest bardziej wyeksponowany, czy często napotykasz na jakieś przeerotyzowane filmy czy programy? Tak się szczęśliwie złożyło, że mając telewizor, mieszkałem przez kilka dobrych lat, przez 10 na Montmartre, i to dosyć blisko było na Pigalle. I często wieczorami robiłem się takie spacery i chciałem jakoś tak poznać Paryż bliżej, bo jak się mieszka, powiedzmy sobie, w Warszawie czy gdzie indziej, to przyjeżdża się ta sobota, niedziela, bierze się piwo i płaci się duże pieniądze, a tak się, jak codziennie się z tym obcuje, to jest jakby inaczej. Wtedy nie było jeszcze takich programów, powiedzmy sobie, dosyć odważnych. Ja nie miałem wtedy i do dnia dzisiejszego nie mam satelitarnej telewizji, nie oglądam specjalnej telewizji, ale w związku z tym chciałem z seksem być bliżej, tym bardziej, że doszły do mnie takie echa, że prawdziwi mężczyźni dzisiaj schodzą do podziemia cnoty. To znaczy prawdziwy mężczyzna w zasadzie już nie używa. To nie jest w dobrym tonie. Prawdziwy mężczyzna w zasadzie słucha muzyki, chodzi, zbiera grzyby, bo w zasadzie tak jakbyśmy się, tak byśmy sobie wszyscy wyobrazili. Gdyby to była naprawdę prawdziwa audycja, to powinniśmy być wszyscy nago. Dopiero zaczęliśmy, dopiero zaczęliśmy. Nie, wiesz co, I teraz tak, chodzi o to, że ja chodziłem na ten Pigalle i na co kiedyś powiedziałem, nie miałem wtedy dużo pieniędzy, myślę, tak zejdę i zobaczę, jak to się tam na dole. Ja znam Hamburg tak troszeczkę, bo ja się interesowałem seksem, myślę, żeby... No teoretycznie, no bo... I chodzi o to, że kiedy wszedłem, zamówiłem piwo, taka podeszła do mnie panienka, pomyślałem, takie oczy i uroda, prawda, słowiańska, i tak tego, ona coś tam po francusku do mnie mówi, myślę, polski akcent, i ja mówię, a ty skąd jesteś? On tak się zdziwia, mówi, z Białegostoku. A co ty tu robisz? Mówi, ja studiuję w Paryżu. I na to przyszedł, zamówiłem piwo i mówię, szampana, żebym się napił szampana, i patron, ten szef, powiedział, po francusku mówi, zostaw go. I przerzucili mnie do drugiej sali, wyrzucili, zapłaciłem ten 150. To moje było doświadczenie erotyczne. Ale w telewizji, jak to jest? Czy istnieje jakiś kodeks, tak powiem, postępowania? Na przykład amerykańska telewizja bardzo ściśle określa granice pokazywania ludzkiego ciała i tych spraw, prawda, seksualno-erotycznych. Ona bardzo, czy istnieje coś takiego u nas na przykład? Czy zauważyli, że we Francji na przykład, że jest to śmielsze? Czy... Tak, absolutnie. Ja uważam, że tak poważnie, że sam się natknąłem kiedyś, opowiadałem ci, to byłem w jury, zaproszony do jury jednego z festiwali, i tak sobie oglądałem telewizję, tak zmęczony oglądałem, tak zobaczyłem te ruchy, i tam się dzisiaj buzują, mało jeździli samochodami. I tak kilka razy sobie pooglądałem to, i pod koniec festiwalu, tam wszystko festiwal regułowy płacił, cały hotel, i w recepcji powiedzieli, a pan tutaj jeszcze płaci tam coś, już nie pamiętam, 300-400 franków. Ja mówię, za co? Pan telewizję oglądał. I ja mówię, zaraz, ale to co to w telewizji, a nie, pan ten kanał płatny oglądał. Więc w tych kanałach płatnych
Oczywiście w hotelach, gdzie wszystko w zasadzie z mikroskopem się ogląda. Nie ma żadnych, nie ma tego rodzaju. Ale publiczna telewizja. Też. Na przykład ostatnio oglądałem taki program, film, bym powiedział pornograficzny, o godzinie pierwszej rano, czy tam pierwszej w nocy, pół do drugiej. Ale to już naprawdę to by uchodziło kiedyś za rzeczywiście szokujące. Mnie wycięli z Jankiem Stanisławskim w Egidzie, robiłem krawca i w pewnym momencie zszyłem mu guzik i będzie chciałem mu obgryźć, nitkę. Urwać nitkę. I to w telewizji robiliśmy, to wycięli. A, czyli istnieje jakiś kod postępowania, jakieś granic. No to bardzo ciekawe. Ta. Teraz profesor Szapołowska, jak ty uważasz, czy coś takiego istnieje jak cenzura obyczajowa już wewnątrz telewizji, która jakby reguluje tę sprawę? Ja się w telewizji jeszcze nie rozbierałam, więc nie wiem, jak jest z telewizją. Natomiast z filmem czułam cenzurę i to czułam w krajach właśnie włoskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, nie w Polsce. Nigdy w Polsce, wręcz przeciwnie, wszyscy mówili, to powtórzymy jeszcze raz. Reżyser mówi, jeszcze raz i tak dalej. Ale ja chciałam powiedzieć Państwu, że z erotyzmem i z rozbieraniem się kojarzy się nie tylko sposób rozbierania się i nagość de facto, bo znam taką opowieść, kiedy kręciłam w Rosji film, bardzo długi, bardzo ciężki, opowiadano mi anegdotę w Azerbejdżanie. Otóż operator rosyjski po szkole moskiewskiej w GIK, tak się tak nazywała ta szkoła, postanowił zarobić bardzo szybko bardzo duże pieniądze. Sprowadził film Bergmana Persony do Azerbejdżanu i postanowił zrobić tajną projekcję, mówiąc wszystkim, że jest to super porno film. No i wszyscy przychodzili, dostawał po 10 czy po 20 rubli, uzbierał straszną harmonię pieniędzy, to były wtedy bardzo duże pieniądze prawdopodobnie, no i puścił im ten film. Oczywiście nie jest to film pornograficzny. I on po 20, po 30 minutach zorientował się, że to w ogóle nie to, co miało przyjść. On nie za bardzo wiedział, o czym jest tam persona, bo nie pokazywano wtedy tam w szkole. I uciekł do naczelnika milicji i powiedział, kochany, ja cię strasznie proszę, masz wszystkie pieniądze, wszystko, tylko zamknij mnie natychmiast, bo za chwilę mnie zabiją wszyscy. Ale dziwne jest to, że nic się takiego nie stało. Ten go oczywiście zamknął do więzienia, do tej tiurmy, ale właśnie ci ludzie, którzy obejrzeli ten film, którzy przyszli z myślą i dali pieniądze na to, że zobaczą porno, w ogóle nie zareagowali. Wyszli bardzo usatysfakcjonowani. To jest dowód na to. Persona jest lekko erotyczna. Ale w innym sensie. Dlatego to jest dowód na to, że nie zawsze nagość i obnażanie się, co było zawsze u nas w domysłach naszych polskich reżyserów, jest sposobem na erotyzm. To jest jedna sprawa. Drugą sprawą, jaką chciałam powiedzieć, to jest to, że na mnie zrobiły dwa filmy wrażenie, dwie sceny erotyczne w filmie, tak naprawdę, które wywarły na mnie wrażenie estetyczne. To ostatni film był Kochanek, francuski film, i film Kabaret z Lizą Minnelli, gdzie oni przed pójściem do łóżka oglądają siebie spoza gazety, czytając gazety. Jest taki moment, kiedy gazeta opada, oni patrzą na siebie nawzajem, Michael York i Liza Minnelli. I to jest coś, co nabudowało tak niebywałą atmosferę, że właściwie wszystko po tym, co już mogło się zdarzyć, albo nie było niepotrzebne. Ale to było tak zwane podejście do scen erotycznych. Pani Grażyna, o filmach, które wywarły na panią jakieś największe wrażenie, jeśli chodzi właśnie o sprawy erotyczne. Ja muszę powiedzieć, że na mnie ogromne wrażenie wywarła scena z pani filmu, z krótkiego filmu o miłości. Zresztą scena nierozbierana, bo tu się mówi dużo o rozbieraniu, nierozbierana, tylko scena uwodzenia tego małego Olafa Lubaszenki. Było to tak przesycone erotyzmem, że to było coś wstrząsającego. Przynajmniej mnie się wydaje, że była to jedna z mocniejszych erotycznie scen w polskim filmie. Tak, ale myślę, że to jest zasługa i Olafa, i Krzysztofa, ponieważ Olaf budował cudownie napięcie, a reżyser na to pozwalał. I
po prostu wyczekiwał. Pani Grażyno, a na pewno nas pani miała szereg scen rozbieranych w polskim filmie. Właściwie ja bym się chciał dowiedzieć i przypuszczam, że nie, jak to jest? Czy na przykład, bo zawsze na planie jest dużo osób. Czy jeżeli się gra jakąś scenę rozbieraną, to też plan jest pełen ciekawskich? Czy reżyser mówi, proszę, ci, którzy w tej chwili nie biorą bezpośrednio udziału w scenie, proszę wyjść, kręcimy? To myślę, że Jurek mógłby powiedzieć coś na ten temat jako reżyser. Ale nie kręcił scen rozbieranych. Ja kręciłem, ja przyznam się, że ja kręciłem jedną scenę rozbieraną. Ostatnio. A czy rozbierałeś, czy ktoś? W zeszłym tygodniu, nie, to było... O tym nie, bo to tak jeszcze przejdziemy. Do tego przejdziemy, do tej sceny rozbieranej. No więc jak to jest? No więc to jest tak, że ja przeważnie rozbieram swoich kolegów, reżyserów i operatorów. Zostajemy sami i mówię, ja bardzo proszę, ale wy też. I oni mówią, zimno. A ja mówię, a widzisz? Tak. Ja sobie w tej chwili przypomniałem, bo ja tak jestem charakterystyczny. Ty się rozbierałeś, tak? Opowiedz, jak się rozbierałeś. Ja sobie myślę, że jestem charakterystyczny aktor. Tego, tu Hengel chciałbym grać, jak się właśnie jak powiedziałem, muzykę symfoniczną, grzyby i tak dalej. Ale przecież myśmy razem mieli scenę przecież erotyczną w hotelu, w Grand Hotel, w Bristolu, nie. W Grand Hotelu. Ja zresztą po tej scenie muszę w Grand Hotelu czy w Bristolu? Skąd? W Bristolu. Twój mąż przyszedł. Mój mąż przyszedł tego momentu... Przyszedł i zobaczył nas w łóżku. Tak. I po 15 minutach zeszliśmy, była przerwa. I on przy stoleku był kompletnie pijany. Bo to był po ślubie. Było tak? Było tak. Naprawdę, tak. A my byliśmy kompletnie ubrani. Nie, kompletnie, nie przesadzajmy. Nie, no. Nie, ty byłeś odebrany. Nie, ja się przyznam szczerze, że jak byłem bardzo młody i jeszcze nie byłem aktorem, pomyślałem sobie, Holender, chciałbym tak... Patrząc na sceny miłosne, chciałbym zagrać scenę miłosną, tak to mnie strasznie podniecało. I potem kilka razy mi się zdarzyło, że grałem w scenach takich erotycznych, takich niewinnych powiedzmy sobie. I byłem, a nie należy specjalnie do ludzi nieśmiałych, speszony strasznie. Strasznie byłem jakby zdezorientowany, nie wiedziałem, straciłem powiedzmy sobie, coś stawało się dla mnie nienaturalnego. Sytuacja nie dziwna. To nie chodzi o rozbierałbym, nikt mnie nie prosił o to, żebym się rozbierał. Ale prawda, gdzieś tam tego ciała, jakieś dwa rzucają się. To tam się nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Ja myślę, że to jest kwestia, no, bardzo osobiste oczywiście. Ale proszę sobie wyobrazić, a propos, jeżeli mogę, to teraz mi się przypomniało, że wczoraj była taka audycja w Paryżu. Nagle słuchaczka zadzwoniła do radia i mówi, proszę Państwa, co to jest? Tutaj uruchomiono produkcję pornofilmów w naszej wsi i tu się odbywają orgie i ten producent fotografuje. Są kobiety, nasz ogród dotyka do ogrodu tego producenta. I może by nawet nic nie było złego, tylko one strasznie jęczą. One strasznie wyją. I proszę Państwa, po południu zaczynają krowy beczeć, kozy. I my prosimy mera, żeby zlikwidował to, bo my nie mamy spokoju. Bo jak on tam zaczynają, to te zwierzęta uruchamiają te i one wyją. Więc to są takie bardzo śmieszne. No ale Wojtek, czy się rozbierałeś ostatecznie w filmie, czy nie? Bo w ogóle mężczyźni rzadziej się rozbierają w filmach niż kobiety. Tak, jest to prawda? Zależy. Są takie filmy, że... Że jednak. Tak. No, pan Gruza właśnie niedawno reżyserował taki film, gdzie mężczyzn rozbierał, prawda? Więc ja... Nie, bo ja chcę jeszcze powiedzieć, zanim o tym opowiem, kogo rozbierałem, to chciałem się zapytać koleżanki profesor Żabłowski, czy spotkałaś się z reżyserami, którzy się wstydzą na przykład? Mi opowiadano o takim wybitnym polskim reżyserze. Ty mówisz o Krzysztofie Zamyśle, ale o, właśnie chciałam. Ja tego nie powiedziałam. To jest właśnie taki scen, to się chowa za drzewo, tam patrzy jakby... Ona chciała to powiedzieć. Ukradkiem, prawda, i tak dalej. Czy spotkałaś się z reżyserami, którzy jakby... Czy oni są skrępowani, czy bo to też te jakby w dwie strony działa, prawda? Znaczy udają skrępowanych, ale ślina im cieknie. Tak? Ale muszę ci powiedzieć, że kręciłam kiedyś taki film Medium Jacka Koprowicza
I myślę, że on był troszeczkę zażenowany, ponieważ w ogóle to był jego drugi film, ale pierwszy taki ostro rozbierany. I z jednej strony strasznie podpuszczał mnie i Jurka Zelnika i mówił o tym, że to będzie taki rodzaj właściwie malarstwa barokowego. Były dwie kobiety, dwie kamery, przepraszam. A ja, to Freud by miał coś do powiedzenia. Tak. Jedną od dołu Jurek Zielina, a drugą od góry miał Witek Dąbal. I kiedy wytłumaczyliśmy i właściwie już było wszystko wiadomo, że Jurek leży na mnie i tam robimy coś. Jurek zresztą był bardzo agresywny, bo uważał, że być męskim to trzeba bardzo mocno, bardzo silnie i nawet podrapać. Na to reżyser powiedział, słuchaj, a gdybyś to robił delikatnie i pomału, to może my byśmy mieli czas, żeby w ogóle to sfilmować. Więc on odszedł na bok, przepraszam cię strasznie, Jerzy, on odszedł na bok, zastanowił się i wrócił, ale powiedział, że on tego grać nie będzie, ponieważ jeżeli jedna kamera jest z góry, a druga z dołu, to jak on unosi pupę, nie wiadomo co się dzieje i on nie ufa reżyserowi. Ale w końcu sfilmowaliśmy. A czy pani Kora? Czy pani profesor Kora, ty oczywiście reprezentujesz profesorze, profesorko, coś takiego, co jest właśnie no jakby szalenie seksualne, jeżeli chodzi o estradę, o występy, o to, jak się kreujesz, prawda, w wyobraźni widzów. Jakie ty masz doświadczenia na ten temat, jeżeli chodzi o telewizję? Czy na przykład w pisaniu tekstów, czy gdzieś się hamujesz, czy chciałabyś coś więcej powiedzieć, czy mocniej? Czy jak to wygląda? Nie mam takich silnych związków z telewizją. Zaczęłam oglądać telewizję bardzo późno. Natomiast wychowałam się na radiu. Tutaj siedzi osoba, która w ogóle jest moim bogiem, jeżeli chodzi o radio, pan Kedryński. Ja wychowałam się między innymi na rewi piosenek. W ogóle jestem od urodzenia bardzo muzykalna i muzyka była całym moim światem. Jestem bardzo wrażliwa na słowo, o wiele mniej na obraz. Jeżeli na obraz, to taki, o którym mówi Grażyna, to znaczy patrzymy na siebie zza gazety, skądś, tam. Natomiast goły tyłek, a Grażynka goły tyłek pokazuje, jej goły tyłek akurat lubię, bo ja ją znam. Natomiast i to są zupełnie inne związki, bo jak już się zna, to jest inaczej. Ale to, co... No, ja bym powiedział, że nie jest to tak dokładne. Nie jest to tak dokładne. Jeżeli chodzi o akceptację, prawda? O tym mówię. Oddziaływanie to jest jeszcze inna rzecz. Ale bardzo silnie na mnie oddziaływuje słowo. Ja jestem mul książkowy, ja czytam i to, co mnie naprawdę podnieca, to jest książka. To znaczy to, co się mówi. To jest najbardziej podniecające. Obraz zakamuflowany, tajemniczy i taki podglądany bardziej. No a cała reszta, no to można sobie dopowiedzieć. To znaczy obraz taki, że widzimy, co pan z panią robi, chyba że jest to film pornograficzny. I tutaj właśnie bym rozgraniczyła kino erotyczne od kina pornograficznego. No, tak. Kino erotyczne to jest to, co my sobie wyobrażamy, dopowiadamy i sami siebie w tym widzimy, ale nie widzimy tego, co się robi, prawda? Bo jak się już robi, to mnie to nie interesuje, bo mnie się wydaje, że to, co ja robię, to jest jedno jedyne na świecie. Jak wiem, że robi to jeszcze parę osób, to przestaje mnie to interesować, prawda? No jakoś tak to sobie wyobrażam. Więc a propos tego, coś ty powiedziała, że słowo cię bardziej jakby fascynuje, jakby cię podnieca niż sama konkretyzacja obrazowo-filmowa, to ja sięgnąłem do swojej podręcznej biblioteki filozofów, którą często noszę ze sobą, wożę ze sobą na różne spotkania, na dyskoteki i tak dalej. I sięgnąłem do Hegla. Czytuję. Nie byłem ukąszony przez Hegla, jak niektórzy marksiści tutaj opowiadali nam, ale po prostu sięgnąłem przez przypadek i natknąłem się na taki opis przez tego wielkiego filozofa stosunku płciowego. I pozwolicie państwo, że Lucjan odczyta to, dlatego że ja nie... Ja zapomniałem okularów. Nie. To nie są takie silne okulary, ale Lucjan, spróbuj to przeczytać, to byłoby wspaniałe. Fragment o stosunku płciowym. O rozszczepianiu się na gatunki? Tak, proszę bardzo. To pierwsze rozszczepianie się rodzaju na gatunki i jego dalsze określenie dochodzące aż do bezpośredniego, wyłączającego...
strasznie trudne. Bytu dla siebie jednostkowości jest, konferencjerka jest tylko negatywnym i nieprzyjaznym zachowywaniem się wobec innych. Słuchaj, zanim do stosunku się dojdzie, to tak. Ale rodzaj jest tak samo istotny sposób afirmatywnym odnoszeniem się w nim do siebie jednostkowości. Słuchaj, to jest to straszny podział. Tak, że jednostkowość ta, będąc w sposób wyłączający jednym indywiduum w przeciwieństwie do innego indywiduum, kontynuuje się w tym innym i odczuwa się w tym innym siebie samą. Ciekawe. Stosunek ten jest procesem, który zaczyna się wraz z potrzebą. Jako że indywiduum jest coś jednostkowego, jest czymś nieadekwatnym do immanentnego rodzaju, a zarazem jest jego tożsamym odnoszeniem się do siebie w jednej jedności. Ciekawe. W ten sposób ma ono poczucie tego braku. Dlatego, coraz ciekawsze, dlatego rodzaj, gattung, jako napięcie w stosunku do nieadekwatności swojej jednostkowej rzeczywistości, jest w nim popędem do tego, aby uzyskać w innym, należącym do tego samego rodzaju, własne poczucie siebie, aby przez zjednoczenie zintegrować się z nim i aby w rezultacie tego zapośredniczenia sylogistycznie połączyć rodzaj z sobą i doprowadzić go do egzystencji spółkowania. Dziękuję. Więc ja w moim wieku już się zajmuję tylko takim rozważaniem na temat stosunku płciowego. Ja, ale myślę, że tutaj Kora poruszyła bardzo ciekawy temat tego słowa, że słowo może być znacznie bardziej zmysłowe i erotyczne niż obraz. Ale Wojtek, do ciebie mam takie tutaj pytanie. Mnie się zdaje, że właściwie wiele zależy od interpretacji i że właściwie każde słowo, czy każdy wiersz, temat można przy odpowiedniej interpretacji uzmysłowić, jak gdyby przeerotyzować. Czy ty byś na przykład poprawił jakąś, wybitny aktor jesteś, no jakby nie było, jakąś bardzo prostą sprawę podać tak, żebyśmy tutaj no jakoś poczuli wiesz, dreszcz. Chodzi o to, że... Nie. Ja nie, przede wszystkim tak teraz dwa słowa poważnie, bo tak trzeba, żeby było śmiesznie, musi być dwa słowa poważnie. Mianowicie to jest rzeczywiście interesujące, już rozszerzając to pojęcie, co to jest erotyczne, co nas podnieca i co jest erotyczne. I to, ja w to wierzę kilka razy, to sam przeżyłem, myślę, że Państwo również. Coś, co jest niezwykle erotyczne, w zasadzie nie ma żadnych rekwizytów, wydawałoby się, czy okoliczności są dalekie od, powiedzmy, seksu, a coś jest w materii, w scenie, w sztuce, co posiada, ja bym to tak nazwał, jakąś nieprawdopodobną siłę. Tu nasuwa mi się przykład sceny, którą prawdopodobnie wszyscy, którzy widzieli ten film, będą pamiętać do końca życia. To jest jedna z najpiękniejszych scen i najbardziej erotycznych. To jest Tom Jones z Albertem Finney. Ten przykład jest, to jest perła, to jest diament. Scena jedzenia. Scena jedzenia. To jest w zasadzie to jest klasyk i nikt w moim przekonaniu jeszcze nie przeskoczył tego. Dlatego, że tam oprócz... Ja wiem, tak, ale to się nie... To nie. Chodzi o to, że oczywiście wszystko można powiedzieć... Boże. I wszystko może stać się erotyczne. Na przykład lokomotywa. No, lokomotywa, pamiętam, z moim przyjacielem wygłupialiśmy się, że można by było tę lokomotywę na różne sposoby powiedzieć. No powiedzmy sobie, no przecież każde słowo można użyć, prawda? Jak ja powiem tak, jest napisane w tekście, to jest właśnie aktor tutaj może znaleźć... Jurek, wiesz co, czekam na ciebie. No jest w tekście. No przychodzi jakiś młody aktor, prawda, z Katowic i mówi Jurek, czekam na ciebie, prawda? Teraz ja jak przychodzę, przychodzę mówię Jurek... Czekam na ciebie. I to przecież słowo nie ma żadnego znaczenia. Ma naprawdę znaczenie to, co aktor czy człowiek wnosi. Jeżeli się widzi kotka, prawda? Czy kozę.
Już taki, żeby dać najbardziej banalny ten. I nagle się widzi aktora, który... To oczywiście. Lokomotywa. No przecież zaczynać. Stoi na stacji lokomotywa. Myśmy się bawili bardzo śmiesznie. My? Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa. Prawda, więc... A jak macho man, jakiś macho man, zupełnie inaczej to wygląda. Nie, no ja wiem oczywiście. Poza tym adresem. No zaraz. Macho, znaczy on jest, ma lokomotywę, on ma lokomotywę. Tak. On jest macho, czy on ma lokomotywę? Macho. On jest macho. Stoi na stacji. Nie, macho to gorzej. Macho gorzej. Macho mnie gorzej idzie. Macho gorzej. Jeżeli chodzi o sprawy na przykład aktu męskiego, to też bardzo rzadko ja obserwuję na ekranie telewizyjnym. Natomiast myśmy tutaj z profesorem... Ze studentem Andrzejem Kopiczyńskim, który kreuje główną rolę w drugiej serii, również 40-latka, 20 lat później. Myśmy dokonali pewnego eksperymentu obyczajowego i rozebraliśmy Andrzeja do naga. Więc nie wiem, jak to zostanie przyjęte przez telewidzów, ale w każdym razie to zostało nakręcone. I muszę Państwu powiedzieć, że z dużą przyjemnością montażystki sobie ten materiał podkładają, przeglądają, podcinają, montują, oglądają. Także z dużym zainteresowaniem nawet zauważyłem, że z innych montażowni też są wołane koleżanki do tego. Andrzeju, czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie ty miałeś wtedy jakby odczucia czy wrażenia i jak to jest? Czy byłeś skrępowany? Ja też tak trochę na zasadzie kolegi Zanussiego się troszeczkę też chowałem za parawan i nie bardzo chciałem obserwować, ale powiedz nam, jak to było? Nie, ja nie czułem się w ogóle skrępowany, ale może to polegało na tym, że my się już z Jurkiem tak bardzo długo nie, dawno znamy. Nie, ale musisz na kolana, nie? Nie, żeby nie siedzieć... Po tym, co nas połączyło już po tej scenie, to właśnie wiem. Ja chciałem być elegancki, nie stać tyle. Żeby, jak już powiedziałem, tyle tak dawno się znamy i tyle rzeczy razem robiliśmy, że propozycja rozebrania się właściwie w ogóle mnie nie zaskoczyła, uważam. Musiało prędzej czy później musiało do tego dojść. Uważałem, że to jest zupełnie normalne, no przyda się do kina. No ale dlaczego ja o tym mówię w ogóle? Ponieważ przypomina mi to coś takiego, to dotyczy zresztą kobiet aktorek. Był taki okres, w którym kobieta aktorka w filmie polskim właściwie była angażowana tylko po to, żeby się rozebrać. Był taki okres, że niczego się nie oczekiwało więcej, tylko żeby się rozebrała. Potem była na ten temat dyskusja, że właściwie rozebrać się można wtedy, kiedy to ma jakiś jakiś sens. Tak, coś takiego, że to można zrobić. Natomiast ja uważam... Ale jeżeli to ma sens artystyczny, zawsze mówiłem, że proszę, tak. Się pani pokaże. Więc ja uważałem, że to ma sens artystyczny właśnie, to moje rozebranie się. Tak, ja uważam, że też, prawda? I dlatego uważam, że poza tym to jest przyjemnie być prekursorem czegoś takiego w Polsce. Tak, ale na przykład, czy to w sensie technologii po prostu zdjęć, czy to cię bardzo krępowało, czy to było... No myśmy usunęli wszystkich panów z ekipy. Wszystkich panów z ekipy, natomiast to jest zawsze jakiś rodzaj skrępowania, nie, prawda? Nie, to był w ogóle, proszę Państwa, to bardzo nieśmiały striptease, jak to w filmie bywa. Było tam wiele oszukaństwa. No tak, znaczy w montażu my to oszukamy oczywiście, ale rzeczywiście, ja uważam, że Andrzejowi się należą No, że oszukaństwo, ponieważ... No, że montażowo trochę my... Wiesz, idą tak. Nogi, chodzą ręce, no, razem tak, to połączone tak, daje pewien efekt, no można sobie było... Jego, absolutnie, jego. Ja myślę, że wielkie brawa dla Andrzeja, który ośmielił się w kinie familijnym pokazać całego pełnego człowieka. Brawo. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale niedługo. Ja myślę, że
profesor Kora nam teraz zaprezentuje coś, co jest właśnie działaniem słowno-muzycznym, ale również w sensie fizycznym bardzo atrakcyjnym. Czyli na wszystkie zmysły zadziała. Tak. Prosimy bardzo. Ja myślę, że nie tylko słowa były erotyczne, ale no, również wykorzystanie rekwizytu, całość. Mikrofonu, prawda, to było bardzo smaczne. Zresztą, że my teraz może popytamy troszkę naszych studentów, bo studenci tak dość biernie odbierają dzisiejszy wykład. I ja myślę, że wrócimy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Czy w naszej telewizji właściwie jest za dużo seksu, czy w sam raz, czy za mało? Jak państwo to odbieracie? Czy student Waszko na przykład, może Roman? Student Waszko, ja pamiętam kiedyś ze studentem w Cannes
student mnie ciągnął na jakieś takie filmy. Ja dałem odpór, powiedziałem nie, wolę oglądać koncert symfoniczny. Wtedy był... Muzyka żywy, to tak. Wydaje mi się, że to nie jest ważne, czy tam więcej jest seksu, czy mniej, ale jest ważne to, co przed chwileczką tutaj powiedziano, żeby tą granicę poszerzać, tych możliwości pokazania seksu. Mnie na przykład bardzo zawsze denerwuje, jak oglądam film, w którym w pewnym momencie para idzie do łóżka i wtedy jakiś pruderyjny reżyser od razu kamerę na niebo, i tam takie jakieś chmurki. Natomiast jeżeli to jest wielka namiętność, no to drzewa się kołyszą i jest burza. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać, co dalej się dzieje, no bo... Ale czy student jakby dalej nie orientuje się, co się dalej dzieje? Celem przypomnienia nie. Potem można zrozumieć stres swoich wyobrażeń, tak. Tak. A pani Haniu? Pani Hania, ja to dla pani Hani mam specjalne pytanie, dlatego że ja się z panią Hanią spotykam zbyt często, już ostatnio, na różnych imprezach, festiwalach i tak dalej. I na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni pani Hania mi tak wspaniale, ponieważ ja widziałem tylko koncert ten finałowy, gdzie fragmenty bankiet. Głównie widziałem bankiet. I w związku z tym pytałem Hanię, mówię, Haniu, oglądałeś cały? Ona mówi, tak, oglądałam film po filmie. Wspaniale i erotyczne sceny były bardzo intensywnie pokazywane i ma na ten temat wspaniałą swoją teorię, jak, ponieważ to dotyczy przede wszystkim też telewizji, bo te filmy pójdą na ekrany telewizyjne, tam będą miały sukcesy swoje. I Haniu, powiedz nam, jak ty to oceniasz po tej olbrzymiej porcji polskiej kinematografii w Gdyńskim Festiwalu? Od strony erotyzmu scen. Wyłącznie tak oceniam świat, także więc tak, jestem chyba jedyną osobą, która obejrzała 22 filmy. Znam właściwie osoby, które robią te filmy i aktorów, którzy grają, i aktorki, które grają w filmach. I zauważyłam bardzo ciekawą rzecz. Polski, znaczy przepis, erotyzm filmowy 93. Tu wyłączam erotyzm pani Grażyn, aczkolwiek też troszeczkę podchodzi do mojej teorii. Mianowicie tak. W polskim kinie erotycznym mężczyzna przede wszystkim musi być kiepsko wyglądać i być spocony. Kobieta jest bardzo piękna i jest cała w lokach. Teraz tak, co on robi? On ją najpierw bije, potwornie ją wyzywa, kopie, szarpie ją za włosy, o kolano. A ona go kocha coraz bardziej. I ona cały czas, oczywiście, i ona mu cały czas gotuje. A jak inaczej? Właśnie. A jak to? Proszę bardzo. Nie. Z mizantropem jest. Tak? Nie. To jest... Raj dla ciebie, poczekaj. No na przykład, to już nie będę mówiła o serii filmów o garbusach, z czego zrobimy garbus 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, bo to była poważna seria, ale... Na przykład, no wiesz, no nie wiem, chociażby film pod tytułem ten, jak on się nazywał, Jancio, ten wodnik. Co robi? Wiesza babę za nogę głową do domu i mówi do niej, że ona mi przychodzi, wychodzi taka z brzuchem, mówi, wróć do mnie, Jancio. Ja już takich dzieci to wszystkim zrobiłem we wsi, to dlaczego akurat do ciebie mam wracać? To jest jakby polska... Teoria erotyczna. Ale to nie jest ważne, bo teraz chcę przejść do spraw lokalowych. Normalnie w całe kino odbywa się w łóżku. Znaczy ja nie to, żebym za łóżkiem była normalnie, ale w łóżku. Przynajmniej chwileczkę ci ludzie odpoczywają, przytulą się. O nie, nie w polskim kinie. W polskim kinie zaczyna się już na klatce schodowej. Jak on ją wlecze za włosy po schodach, ją tam podkopuje. Do przedpokoju o wieszak, głową o framugę, do kuchni, o kredens, na podłogę. Jakby tak zobaczyć. No oczywiście, no mamy tutaj właśnie, pan reprezentuje typowo męski punkt widzenia, nie, ja typowo damski. Bo Francuz powie, chérie, je t'aime, viens chez moi. O pff. A ja puf, fanga i no... I tak. A to, że ten bagietka, vin rouge... A no, gdzie tu jest seks? No tak. Jedzeniu, bo jedzenie zastępuje seks. Jedzenie zastępuje seks. A jeszcze jak jest minus 20, po schodkach, tak na podwórku, po pół godziny potrzymać, to jest seks.
Tak, oczywiście. A jeszcze chcę powiedzieć, że u nas właśnie tak, chociażby to, co mówi pan genialnie, Francuz karmi kobietę i obdarowuje. W Polsce kobieta karmi faceta i wszystkie sceny erotyczne, nawet panią Szapołowską w tym filmie, wyłącznie posiadają, no co prawda w kuszetce, ale nie pościelonej. Nie pościelonej, tak. Nad tym cierpiałam. Po prostu cały czas ona też chodzi po tym korytarzu i ratuje jakiegoś faceta. Nie on ją ratuje, tylko ona jego ratuje. Ja nie to, żebym była wojującą feministką, ale jak sobie pomyślę, że miała być aktorką i grać w scenach erotycznych, gdzie po prostu potem leżę obłożona lodem, bo jestem posiniaczona i mam pogruchotane nogi. I na mnie poluje jakiś grubas wycieńczony, którego muszę nakarmić. Kładzie się na mnie, też coś spocony. Co to jest za erotyzm? Jak Mary Monroe idzie, to jego trzęsie tu, co to? Przychodzi taka, bez zębu, szrama, tego, łapki popcinane i mówi, bierz mnie. To się zaczyna zabawa. Nie, myślę... A co ten model, gładki, dlatego ja między innymi, to jest tak, mogę to ofiarować, ja zszedłem do podziemia cnoty, bo muzyka symfoniczna grzyby, bo ten burżuazyjny seks, że tego tutaj coś o tam, tego ja się wstydzę. Dawaj wszystko naraz! Bafanga! Jureczku, pamiętasz? Pamiętam. Mgliście. Bo wtedy straciłeś świadomość, prawda? Janek Pietrzak też nie lubi, prawda, jak się mówi w kabarecie, mówi, ty przestań, bo teraz to ja poważnie jestem, tutaj jeżdżę. Mówię poważne monologi, a ty... Ja słyszę! Oj, Janeczek! No widzisz, ale na przykład, dlatego ja wymyśliłem taką formułę kiedyś, bo erotyzm, bez erotyzmu ja sobie nieraz myślę, Boże, ja czekam na ten moment, kiedy mnie ten erotyzm opuści. I jak widzę Janka i ciebie zresztą, muszę to wyznać, co to? Przekraczajmy pewne granice, prawda? To ze mną się coś dzieje. Przecież gdybyś ty nie powiedział, że ja przyjechał tutaj, to ja bym nie przyjechał. Więc to jest siła taka... przekonywania. Siła i męska. Ja przyznam się szczerze, to jest uczucie. I ja myślę pomimo, że na przykład Janek ma wąsy. To jest bardzo... podniecające. On mnie macha palcem, ale nie. On jest bardzo jednak... Na przykład Janek Pietrzak jest bardzo erotyczny, pomimo, że mówi o polityce, prawda? Seks z niego wylatuje ze strady i wpada na scenę. Na salę, przepraszam. Jesteś z tego. No. Słuchajcie, w jakie towarzystwo ja się dostałem? Jurek rozbiera mężczyzn w kinie, nie kobiety, tylko mężczyzn, zmusza do rozbierania. Wojtek się kocha w Pietrzaku. Straszne rzeczy działa na niego Pietrzak. To potworne. Tak, ale my się nie pozwolili skończyć Hani, bo ona miała jeszcze. Chyba. Czy masz jeszcze jakieś ogólne jakby podsumowanie tego? Czy to, co jest na tobie, to jest obdarowana jesteś przez mężczyznę, czy sam... Sama się obdarowała. Nie, ale to wybujał autoerotyzm, tak też. Tak. Natomiast co jest jeszcze właśnie ciekawe, a propos na gości w filmie, zauważyłam ciekawą rzecz, to znaczy wiem, że ty, Andrzeja, kręciłeś pierwszy jakby rozebranego, ale są nieśmiałe próby i jest jednakowo, gdyby tak przyciąć, wiesz, bo jest taki facet, nazywa się Pruszkowski, on robi zdjęcia wszystkich możliwych, na przykład polityków, nałożone na siebie i z tego wychodzi taka magba, ale ma oczy w jednym miejscu. I gdyby nałożyć wszystkie sceny, gołe męskie sceny z filmu na siebie, to wyszłoby coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, to znaczy wyszłoby tak, tyłem leci jakiś wielki zad, tak jest. Coś się dołem dynda. Dobrze. I widać pięty i to poleciało i to jest mężczyzna, który wyskakuje lub skakuje do łóżka, to jest genialne. I czy młody, czy stary, tak. Po prostu taka bulwa lata. To jest, znaczy z punktu widzenia, jeśli ja jestem w końcu, to jest mój zawód, odpatrzenia. Nie tknęłabym żadnego z tych mężczyzn. Po prostu kijem, bo są tak pokazywani, bo pokazują ich faceci. Czy wyczerpaliśmy temat tak, seksu? Tak, właśnie ja nie wiem, seksu. Czy wszyscy było poruszone, mniejszości seksualne, tak. Poprosimy pana docenta Jerzego Derfla, żeby tak jak rozpoczął pięknie, bardzo erotycznym tematem z Emanuel, żeby zakończył nasze dzisiejsze spotkanie również Emanuel. Tak. No cóż, możemy państwu życzyć przyjemnych snów erotycznych. Dobranoc państwu, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Na tym zakończyliśmy kolejny wykład z serii Rozrywka telewizyjna, dział Seks i Erotyk.